Sportowska Rada. Kochani, piękna pielgrzymka, która się wpisuje w uroczystość
Kiszka, która zanikła się odbędzie 4 października. I witam tutaj w sposób szczególny pośród nas księdza biskupa Pawła Stobrawę, biskupa pomocniczego z Opola, który w tej dzisiejszej uroczystości przewodniczy. Witam orkiestrę na niej wychowaniu. Góra Świętej bez orkiestr właściwie to by nie brzmiała tak, jak powinna brzmieć. Gdyby Was zabrakło na niektórym orkuście, to nie był opus. I tutaj ten dzień dzisiejszy nie będzie takim dziękczynieniem Panu Bogu za to, że odkryliście talenty muzyczne, że się tym dzielicie. Oby te szeregi orkiestr były ciągle gdzieś tam po tych parafiach, gdzie mieszkacie, gdzie żyjecie, gdzie się angażujecie, powiększane, by tu na Górze Świętej Anny właśnie w tych potężnych, wielkich orkiestrach zawsze zabrzmieć na tych wielkich orkustrach kalnamiejskich. Ten dzień, mówię jeszcze raz, jest dziękczynieniem. Ja, moi drodzy, chcę tą prześwięt ofiarować za orkiestry, które tu przybywają, za wszystkich dyrygentów, którzy Was prowadzili, obecny jest brat Krzysztof, świętej pamięci właśnie ojciec Teofil i jeszcze ojcowie, którzy właśnie bardzo otaczali opieką i w tej intencji chcę ofiarować, byście to miejsce mocno zawsze kochali i właśnie innych pociągali, by tutaj przybywali. I witam Was także, drodzy hodowcy gołębi pocztowych i drobnego inwentarza, to jest w nazwie. No tak, ta pięknie zawsze wygląda, kiedy są te Wasze sztandary, a zjechaliście się z całej Polski, bo tutaj chcecie Panu Bogu dziękować za sezon, który minął, za Wami sezon lotów, podsumowania. Dzisiaj rano już pierwsze gołębie wyfrunęły, do Gdańska wyfrunęły. Kochani, oby te gołębie, które tak kochacie, były zawsze tymi przekaźnikami orędzia franciszkowego, że Bóg jest miłością, że Bóg jest w tej przyrodzie, którą tak podziwiamy. Oby te gołębie zawsze Was też uczyły pokory, uczyły Was tego, że najpierw na pierwszym miejscu jest Pan Bóg. I to, co mówi święty Franciszek, wszelkie inne rzeczy będą nam wtedy dane. I oby ten dzień, który tu spędzicie na Górze Świętej Anny, był owocem Boże błogosławieństwa, Boże łaski. Dziękujcie za to, co za Wami i proście o to, co przed Wami, by Pan Bóg temu Waszemu chowy, pięknemu sportowi ciągle błogosławił. I także witam pośród nas księdza Józefa Żyłkę, Waszego duszpasterza, który naprawdę się mocno o Was troszczy. To jest 28. pielgrzymka tu na Górze Świętej Anny. I chyba już jak te gołębie wracacie na Górę Świętej Anny do tych swoich, jak od swoich gołębników, tak Wy tu raz w roku przyfruwacie do Świętej Anny, na Górę Świętej Anny, do tego sanktuarium. Gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Przychodzimy, gromadzimy się w jednym celu, tym właśnie religijnym celu. Bo tak rzeczywiście to się bogacimy w różnoraki sposób. Mamy tych przedmiotów i spraw bardzo wiele. Ale duchowo nieraz biegnie. Dlatego potrzeba nam takiego spotkania, z Bogiem spotkania, by nasze serca napełniły się tym, czego dzisiaj świat jakby się pozbywa, Boga. Niech więc to piękne spotkanie będzie modlitwą ku temu, którego święty Franciszek nam przedstawił. Chciałem zaprezentować księży, hodowców i księdza orkiestranta i wszystkich, którzy tutaj sprawują dzisiaj celebrę. Ksiądz biskup został już powitany, chętnie przyjął zaproszenie do hodowców, bardzo się z tego cieszymy. Ksiądz dr Jerzy Kostosz, profesor naszego Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Wydziału Katechetycznego w naszej diecezji. Ksiądz Michał Motyka i kapelan śląskich hodowców. Ksiądz Wojciech Szlachta z Polańczyka nad Soliną Bieszczady, ale on często tu jest zawsze, to jest stały pierwszy. Oczywiście również stałym pierwszym jest ksiądz Marian Chumniak, Przyrzeczyna Zdrowia. I również serdecznie się cieszymy. Ojciec Jonasz, który przed nami przed chwilą teraz przemawiał, ojciec Jonasz Pyka i ksiądz Damian Gajdzik z Chorzowa, opiekun orkiestranta. Celebrujemy w intencji tej właśnie, by Bóg był znany. Nie tylko tu na górze, ale tak jak Franciszek wspomina, myśmy patrząc na wszystko, szczególnie na głębie, widzieli Jego stronę.
się Jego mocą. Napełniajcie Jego dobrocią, Jego pokojem i Jego dobro. I o to, Panie Boże, tak bardzo Cię w czasie tej przyświętej prosimy. W imieniu wszystkich zgromadzonych tutaj w locie bardzo serdecznie dziękuję Ojcu Gwardianowi i Księdzu Józefowi za słowa powitania skierowane do nas i wprowadzenia nas w tym dzisiejszą uroczystą liturgię. Do tych intencji głośno wypowiedzianych przed chwilą chcemy dołączyć te, które niesiemy w naszym sercu. I to wszystko chcemy niejako złożyć na ołtarzu obok Pateny i Kielicha, prosząc dobrego Boga, by to, co dobre, piękne i szlachetne w nas umocnił, a to, co słabe i kruche, swoją wszechmocą przemienił. By zaś intencje, które chcemy zanieść przed Boży Majestat, zasłużyły na wysłuchanie, najpierw oczyśćmy nasze serca z naszych słabości i grzechów, prośmy o darowanie nam naszych grzechów, byśmy z czystym sercem mogli stanąć przed Panem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu Kraciaj Siostry, że bardzo przeczyną, byś tą łotą czynnie zamiętowali. Moja wina, moja wina, moja Pana Zdrowienka wina. Przechowana na Świętą Marię Zawsze wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Bogu. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Idąc tą drogą naśladowanie Twojego Syna i z Jego
toczyli się z Tobą pełni wesela i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Ten pieśń pieśnię z pieśniami. To ten przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. Bo odminęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już gwiazdy, nadszedł czas przecinania linii i głos synodowicy już słychać w naszej krainie. Drzewo figowe wydało zawiązki owoców i winne krzewy widzące już pasmo. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. Gołąbko ma okryta w samach załamaniach skały, w szczelinach przepaści, ukaż mi swą twarz. Daj mu usłyszeć swój głos, bo słodki jest głos i twarz pełna wdzięku. A to słowo Boże. Alleluia.
tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś mi go starszą. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Drodzy współbracia kapłani, czcigodne osoby życia konsekrowanego, drodzy hodowcy gołębi poszczowych i przedstawiciele orkiestr parafialnych zgromadzeni na swej dorocznej pielgrzymce, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Nasza wiara prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa między nami gromadzi nas w tym czcigodnym sanktuarium. W czasach jakiegoś wielkiego zagubienia i chaosu, w poszukiwaniu bezpiecznej drogi życiowej, stajemy pełni nadziei przy Jezusie Chrystusie, bo to przecież On nas zapewni. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. A przy innej okazji powiedział: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Łatwiej jednak pójść za Jezusem, wpatrując się w tych, którzy już przed nami tę drogę przemierzyli. Są to nasi święci patronowie, których imiona nosimy. Takim szczególnym wzorem jest święty Franciszek, patron dzisiejszego pielgrzymowania. Patron wielkiej rzeszy wspólnot franciszkańskich i święty, choć bardzo odległy w czasie, to jednak jednocześnie bardzo bliski nam tutaj zgromadzonym. Co roku przeżywając wspomnienie świętego Franciszka, wsłuchujemy się w słowa świętego Pawła z listu do Galatów. Co do mnie nie daj Boże, aby się miał kupić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Moi drodzy, czy można zachwycić się propozycją, jaką daje święty Paweł w tym liście? Czy można zachwycić się życiem świętego Franciszka, świętego, jak wspomniałem, bardzo odległego w czasie, który po ludzku patrząc mógł sobie znakomicie ułożyć życie, bo takie możliwości stworzył mu własny ojciec? A on w ojcu oddał nawet własne odzienie, przywdział habit i posilając się chlebem darowanym przez życzliwych ludzi, głosił Ewangelię i ubolewał, że miłość nie jest kochana. Czy człowiek początku trzeciego tysiąclecia, który chce ułożyć sobie życie na miarę dzisiejszych czasów, może dać się niejako entuzjastycznie porwać takiemu świętemu? Odpowiedzi na te pytania nie są proste.
Nie ułatwiają ich również czasy, w których żyjemy. Bo nie jest łatwo odnaleźć się współczesnemu człowiekowi. Z jednej strony, jak może nigdy dotąd w historii, mamy tak wiele możliwości kontaktu ze światem, tak wiele propozycji i szans, a z drugiej strony tyle zagubienia, samotności i zła. Często nie dajemy sobie rady z codziennymi problemami, z problemami życia codziennego. Jakże łatwo w codziennych problemach zagubić hierarchię wartości. Co zatem czynić, aby przejść przez życie pięknie i szlachetnie, by życia nie przegrać? Ojciec Święty Benedykt XVI, dzisiaj papież senior, podczas spotkania z młodzieżą w Krakowie w maju 2006 roku powiedział: w sercu każdego człowieka jest pragnienie domu, tęsknota za domem, w którym miłość będzie chlebem powszednim, przebaczenie koniecznością zrozumienia, a prawda źródłem, z którego wypływa pokój serca. To pragnienie jest niczym innym jak tęsknotą za życiem pełnym, szczęśliwym, udanym. I mówi dalej z młodych: nie lękajcie się tej tęsknoty, nie uciekajcie od niej. Bóg Stwórca, dając sercu ogromną tęsknotę za szczęściem, nie opuszcza go w mozolnym budowaniu domu, któremu na imię życie. Zaś ojciec święty Franciszek, przemawiając 30 lipca ubiegłego roku dla młodych zgromadzonych na czuwaniu w podkrakowskich brzegach, doceniając wysiłek przyjaciół z różnych zakątków świata do Krakowa, zachęcał, aby nie poprzestali na tym samozadowoleniu, że są razem, że jest ich tylu, ale zachęcał: nie przyszliśmy na świat, by wegetować, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi. Przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad, trwały ślad. Moi kochani, budowanie domu, któremu na imię życie, i pozostawianie po sobie trwałych śladów pięknego i odpowiedzialnego życia wymaga wielkiego wysiłku i stawiania sobie. Satysfakcji i ludzkiej radości.
Ale jakże często musicie z pewnym szacunkiem pochylić się przed inteligencją i samozaparciem, wysiłkiem, do jakiego jest zdolny ten mały, niepozorny gołąb. Doświadczacie zwłaszcza tego wtedy, gdy w tak krótkim czasie, w różnych warunkach atmosferycznych, wśród wielu zagrożeń, ten gołąb wraca z dalekich lotów. Jakże wtedy, ale również dzisiaj, w modlitewnej zadumie, nie wychwalać niepojętą Bożą Wszechmoc. Rozumczycy, bardzo często jesteście oklaskiwani na różnych koncertach, występach, ale zdajemy sobie sprawę, że piękno, które nas urzeka podczas naszego grania, występu, jest poprzedzone trudną, mozolną pracą, ćwiczeniem. Każdy z Was również wie doskonale, że piękno muzyki ukaże się tylko przy zachowaniu oczywistych reguł, to znaczy przestrzeganiu nóż i wpatrywaniu się w dyrygenta. Niewyobrażalny jest koncert, gdy każdy z muzyków będzie chciał grać na własną nutę. Wiedzę gołębi i muzyków, chciejcie przenieść również w troskę o swoje życie. Sposób na piękne życie, zasady i normy ułatwiające nam budowanie domu, któremu na imię życie zostawił nam sam Pan Jezus. I dobrze, że pokój wspomnienia świętego Franciszka nasza pielgrzymka skupia się wokół Eucharystii, która stanowi przecież centrum życia chrześcijańskiego. Podczas Eucharystii stajemy przy Jezusie Chrystusie i jak święty Piotr z pokorą, ale i wielkim zaufaniem możemy powiedzieć: Panie, do kogo my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, abyśmy Tobie uwierzyli i zawierzyli. A Jezus w swej dobroci, jak przed chwilą w Ewangelii, stale nas zaprasza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. On chce być blisko naszych codziennych problemów. Zapewnił nas: ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I został z nami właśnie w Najświętszym Sakramencie, aby nie tylko być pośród nas, swojego ludu, ale by być dla nas pokarmem. O sobie powiedział: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba i zapewnia, kto spożywa moje ciało, będzie miał życie w sobie. Ale też przestrzega: jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. O tym wiedział święty Franciszek. On bardzo dosłownie, jednoznacznie przejął się słowami Pana Jezusa: co za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy poniósł szkodę, albo co da człowiek w zamian za swoją duszę. By ratować świętość świątyni ludzkich dusz, Franciszek zupełnie zmienił styl swojego życia. Jako program życia obrał drogę rad ewangelicznych, szczególnie przejął się ubóstwem. Chciał wszystko, jak to później w krótkich słowach ujął papież święty Pius X, chciał Franciszek wszystko odnowić w Chrystusie. Ale nie tylko chciał, ale sam, a potem poprzez swoich duchowych synów rzeczywiście odnawiał.
święty Bonaventura powiedział, że w świętym Franciszku z Asyżu objawiła się dobroć i łaskawość Boga naszego Zbawiciela. Siostry i bracia, przyjmijmy i my nasze życie całkowicie w pełni zjednoczyć z Jezusem. To przecież Jezus dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Nie było innych motywów. Miłość do nas ludzi sprawiła ubogie narodzenie w stajni betlejemskiej. Jezus dla nas ludzi, dla naszego zbawienia podjął okrutną mękę i śmierć na krzyżu. Nie było innych motywów. Z miłości do nas ludzi umarł w okrutnym cierpieniu, abyśmy życie mieli. To Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach. Chcemy, drodzy, jeszcze bardziej otworzyć się na miłość ofiarowaną nam w Eucharystii przez Boga samego. Najświętszy Eucharystii Jezus przychodzi z pomocą naszej ludzkiej słabości. Zaufajmy mimo naszych słabości, bo w Chrystusie nawet nasza grzeszność może być przemieniona. Wzorem i przykładem niech będzie święty Franciszek i niech on wyprasza nam potrzebne łaski przed Bożym Majestatem, byśmy zawsze chodzili bezpieczną drogą wskazaną nam przez Jezusa. Niech ten niezwykły święty pomoże nam ocalić to, co mamy najpiękniejszego. Wiarę w Boga, szlachetny charakter i miłość żarliwą ku Chrystusowi i Jego Matce Najświętszej. Wypraszajmy przez wstawiennictwo świętego Franciszka Boże błogosławieństwo dla siebie, dla rodzin naszych i świata całego. Ale chcieli też umocnić naszą wiarę, bo tylko na mocnym fundamencie naszej wiary, naszej jedności z Jezusem, następne pokolenia będą mogły budować przyszłość, tak jak my korzystamy ze świadectwa ludzi, którzy przed nami całkowicie zawierzyli Jezusowi. By tak się stało, trzeba nam jednak żyć w bliskości Jezusa. Niech moc Bożego Ducha pomoże nam, podobnie jak w życiu apostołów i w życiu świętego Franciszka, postawić Pana Boga na pierwszym miejscu, a wtedy wszystkie inne sprawy staną na miejscu właściwym. Tego życzę i hodowcom gołębi kosztowych, i muzykom kościelnym. I o te dary razem z Wami proszę do tego Boga. Amen. Wyznaję naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Thank you.
są wśród nas nowe sztandary. Bardzo proszę, by wystąpiły przed ołtarz, dokona się ich poświęcenia. Yeah.
muzykę, aby przez muzykę przemieniali swoje życie i innym przybliżali Boga. Thank you.
składając sobie dary ofiarne, prosimy Cię, Boże, abyś przygotował nasze serca do godnego udziału w misterium krzyża, które tak gorąco umiłował święty Franciszek przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Które za was będzie wydane.
i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając dobrze zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i zniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych mowów tę żywą i świętą ofiarę. Wejdź, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednamy ze sobą. Sprawa, byśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim za świętszą dziewicą Bogorodicą Maryją, ze świętym Józefem i Ulubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Anną, świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta wiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierzę i miłości, Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, aby Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, obecnego tu biskupa Pawła i wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwę zgromadzonej tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjedno ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego wnętrza królestwa naszych zmarłych braci i siostry od wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufam, że razem z nimi będziemy się nam wiecznie jadować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego obdarza świat wszystkim dobrami. Przez Chrystusa, Chrystusa i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka rzecz i chwała przez wszystkie wieki wieków. Jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Thank you.
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
dla pierwszych, jeśli rozpędzimy, jeśli Chrystus sam karmi nas.
rekolekcjonistów i tam przebywam, także zapraszamy do udziału w tych rekolekcjach, szczególnie śląskich hodowców, ale także i pozostałych, którzy tu jesteście. Można przyjechać także z żoną, czy z rodziny, z kimś. Szczęść Boże. Słowo Krzysztofa Kawalera. Strony z naszych serc chcielibyśmy usłyszeć. Bardzo prosimy. Ekscelencjo, książę biskupie, wiele księża, ojcowie i bracia. Szanowne koleżanki i koledzy, szanowni państwo. Każda pielgrzymka na gości podejrzany to wielkie wydarzenie w naszym życiu. Można go porównać do drużyny. Naszemu patronowi, świętemu Franciszkowi, naszej biskupce świętej Annie przynosimy piątego roku. Nasze sukcesy, porażki i nadzieje. To dla nas bardzo ważne. Dzięki temu ma wpływ realizacja dobiera innego, bardziej duchowego wymiaru. Przestaje być wyłącznie obrębą emocji, nad którymi często nie udaje nam się zapanować. Takie wydarzenia jak nasza pielgrzymka, jak przejście na rozpoczęcie sezonu, świętowanie jubileuszu, święcenie sztandaru budują naszą wspólnotę. Oby ta wspólnota rosła proporcjonalnie do tego, jak rośnie nasz prestiż w sporcie. W tym roku mamy się czym pochwalić naszym patronom. Na imprezie w Brukseli zdobyliśmy 14 medali indywidualnych i złoty drużynowy. Pomimo, że z powodu takiej zbyty oficjalnej decyzji władzy weterynaryjnej odbyła się wystawa ogólnopolska i nie mogliśmy wystawić na medali standardowe. Pięknie udał się też do narodowy z Brukseli. Tam już trwa krótko, wiele gremii zameldowało się w domu jeszcze tego samego dnia. Dochód z niego przeznaczamy na cel charytatywny. Nasze gremie wylatały kilka cegiełek do nowego kościoła polskiego w Lwowie i wspomagał materiałów Polaków na wschodzie za pośrednictwem fundacji Sanctus Paulus. Przekazaliśmy na ten cel 91 902 zł. To są ogromne sukcesy. Dziś pragniemy za nie podziękować uważności Bożej. Przychodzimy też prosić o pomoc i opiekę w tym kolejnym roku. Czeka nas mnóstwo pracy przed organem w Poznaniu w styczniu 2015 roku. Zarówno w hodowlach, jak i w organizacji związkowej. Na poprzedniej olimpiadzie w Poznaniu 2015 roku postawił się bardzo wysoką poprzeczkę. Kolejni organizatorzy próbowali nam z różnym skutkiem dorównać. W 2019 roku nie możemy oddać się prosić od samych siebie, dlatego ta olimpiada będzie wspaniała. Na Górę Świętej Anny pielgrzymują już prawie od 30 lat. Po takim czasie można mówić o tradycji. Tradycja zaś jest bardzo ważna, bo to ona buduje naszą tożsamość, tworzy standard prostego hodowcy wolnej pustkowej i sprawia, że zmiana się zgodnie. Dziękuję już pasterzom, że nas tutaj prowadzą. Dziękuję księdzu biskupowi, że zechciał przewodniczyć tej mszy świętej i modlić się dla zmiany pokusowych nas, nasze rodziny i nasze związkowe sztandary. Dziękuję ojcom Franciszkanom, że nas tak serdecznie przyjmują w tym wspaniałym sanktuarium. Dziękuję orkiestrom tętym, że nam wiernie towarzyszą muzyką. Dziękuję wszystkim uczestnikom za obecność, za piękne sztandary, za wolne trwania przy wartościach tak ważnych dla naszego narodu i dla idei naszego sportu. Po tak pięknym duchowym przeżyciu na Górze Świętej Anny przy eucharystycznym stole pragniemy wszystkich zaprosić 11 listopada do stołu wieśniowego w Galerii Wilson w Katowicach, gdzie chcemy wspólnie świętować, dzielić się z potrzebującymi głębim sercem i przeżywać radość z was zbudowania głębi kosztowej. Dobry lot, szczęść Wam Boże. Moi drodzy, dużo było tych słów, ale ja też bym mówił tutaj świętej Anny i Franciszkanom serdecznie mógł zachować. Takie małe sprostowanie. Oklaski do orkiestru, najpierw kochani. To nie jest chyba tajemnicą, ale oni byli przed hodowcami gołębi. Oni mają starszą pielgrzymkę, macie za 2 lata 30 lat, będzie piękny jubileusz, ale oni tu, słuchajcie, są wpisani już od wieków w Górę Świętej Anny i tutaj im serdecznie mógł zachować za to, że wam przybywają i te odpusty kalwaryjskie ubogacają swoją obecnością. No i też tych wszystkim dyrygentom zapłać za ten trud, czyli bratu Krzysztofowi, za to, że ciągle jest właśnie przy was, was tak potrafi te setki czy czasami osób zjednoczyć w jedną wielką właśnie orkiestrę, która zgodnie gra. Drodzy zadowcy, tak za szybko te święta nie
pomocy, tam przyszło pielgrzyma, a będzie gościa i wesoło, też tam przyszło tutaj posilić. I moi drodzy, obyście te które na pewno wrócą do waszych domowników, tam są szczęśliwe, obyście tutaj nie tylko raz w roku, też tak spróbowali na świętą Annę, tak licznie, ale może i częściej tu odwiedzajcie to miejsce, to się umacniajcie, bo myślę, że ta góra co jak co, ale tchnie Bogiem i tutaj czuć tego Bożego Ducha, który się unosi nad nami i niech was wzmacnia na kolejne dni waszego pięknego sportu. Szczęść Wam Boże. Prosimy się na biskupa o błogosławieństwo kolejni, wypuścimy kolejnie, ale potem jeszcze poczekamy na Boże błogosławieństwo kończące całą liturgię. Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Boże, Ty w swojej mądrości wszystko stworzyłeś. Ty ukształtowałeś człowieka na swoje podobieństwo i obdarzyłeś go błogosławieństwem, aby panował nad zwierzętami. Wyciągnij swoją prawicę i strach. Niech te zwierzęta służą nam w codziennych potrzebach, abyśmy wspierali Twoją pomocą w obecnym życiu, z tym większą ufnością dążyli do życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego.
Franciszka 170, Nowa Droga do Nieba, numer 849. Zacznijmy od sztandaru Zarządu Głównego, zawsze to ten pierwszy z 1990 roku, poświęcony, a więc już ma 28 lat, chodzi na Górę Świętej Anny, którym cześć oddajemy. Oczywiście inspiracją był też sztandar poznański, najstarszy, przedwojenny. Proszę bardzo, schodzimy ze sztandarem poznańskim i świeżo poświęcony sztandar. Jeszcze raz ta nazwa, bo to była taka nowość nazwy. Lipnowsko-Kikolski. Lipnowsko-Kikolski. Jeszcze nie słyszałem. Lipnowsko-Kikolski. Jaki to adres każdego rozdziału? 0339. I z nadmorza, z kaszubskich strojach, z Wejherowa, sztandar znany nam od lat, prezentujący się na Górze Świętej Anny. I schodzimy pięknie, zdjęcie, jak będzie nam Pan dzisiaj urobił zdjęcia, to my jutro skończymy. To nie możemy, musimy przybliżyć tempo. Oczywiście z Waksmundu, Urale, w swoich strojach regionalnych, bardzo pięknie. Standard Waksmundu, tak? Następnie do Kraków, Nowa Huta, w strojach krakowianych, nasze krakowianki wspaniałe, w strojach brawa na strojów regionalnych, bo to przeciw już regionalnych. Następny okręg gdański, który wypuścił tu rano dzisiaj gołębie. Czy ich wyprzedzą, nie wiem, ale warunki nie mają za dobre. Przy finale to już będzie trudno. Oddział Kaszubice, Górny Śląsk. Oddział Hornowo, województwo bydgoskie. Nadmorski sztandar z oddziału Puck. Też północna Polska, okręg, oddział Kartuzy Żukowo.
Następnie to Światowa Polska, okręg Bydgoszcz. Tak, następny sztandar to Moszna, Steblu, koło Karkowic. Znany nam oddział klucz bez osiągnięć różnych prezentuje sztandar. Obok mieszka Olesno, sekcja Olesno ma swój sztandar, miłośnicy gołębi. Oddział Kazimierza Wielka Środkowa Polska. Oddział Skoczów, haftowany, piękny. Okręg Kielce, duża część Polski. Oddział Kępno, Środkowa Polska. No, zachodnie rubieże to Zielona Góra następny ze świętym Franciszkiem. I troszkę bliżej do świętej Anny to oddział Bogów, gdzie na wyjadłem. I sąsiedni okręg, okręg Wrocław się prezentuje. A Środkowa Polska, oddział Ostrów Mazowiecka. No ten, który był zaraz drugi, widać już czas na tym sztandarze był. Oddział Szczelce Opolskie. Sekcja Rodziniec, oddział Gliwice Knurów, kopalnia. Oddział Jaworzno, haftowany ładny sztandar. Krakowskie części to oddział Oświęcim. No ale jeszcze dalej to oddział Tarnów. Stawiski, Łomżyńskie. Oddział Chełmek z pięknym sztandarem. Sekcja Rawa Mazowiecka, Środkowa Polska. O, oddział Świebodzic pod Chrystusa, tak, wielki góry. Sąsiedni Góry Świętej Anny, oddział Krapkowice. Kompracice. Północna Polska, oddział Gdynia Sopot. Tak dalej. Południowa Polska, oddział Bielsko-Biało. No, gospodarze tej uroczystości wypisane mają swoje oddziały to okręg Opole, okręg Płock i znowu śląskie okręg Śląsk Południe. Brzeg nad Odrą. Brzeg nad Odrą od 58 roku. Środko z rąkiem. Oddział Częstochowa, sekcja Brzeszcze, oddział Oświęcim, oddział Kalety, oddział Lubliniec, to razem, Lubliniec, Kalety przy, obok siebie, okręg Włocławek, Środkowa Polska, oddział Lisowice, to jest grunt na Częstochowę, za Lublińcem. Świeżo poświęcony jeszcze pachnie oddział Ryki, lubelskie. Po sąsiedzki tutaj nas to oddział do drogi. Południowa Polska, oddział Sanok. Sekcja Ciasna, niedaleko, pod koło Lublina. Sekcja Paniówki, to kiedyś było księdza Kolona miejsce spotkania. Okręg Bielsko-Biała, naszego prezydenta. Sekcja Kąty Opolskie, tutaj zawiedzą zaraz. Oddział Oława, też przy Opolu. Oddział Ostrów Wielkopolski. Oddział Rydutowy. Oddział Racibu z Pachroniem. Czyli ten dobrze. Oddział Limanowa 1. Oddział Lubań, Lublin, o, Lublin. Oddział Rybni, to wszyscy wiedzą gdzie. Oddział Kujawy. Sekcja Siewierz. Pamiętamy jeszcze piosenkę od Siewierza i o piękne panny.
okręg Piotrków Trybunalski, oddział Rawicz Wrocławskie, okręg Śląsk Wschód, oddział Orzeszy, okręg Konin, okręg Wałbrzych, to znane nam. Będzierzyn Koźle 2, po sąsiedzku gry Świętej Anny. Nowy Sącz, Spód Gór. Oddział Gniezno, Środkowa Polska. Oddział Rzeszy, Wschód. Oddział Namysłu, Opolskie. Oddział Gorzyce, Południowa Polska, Śląsk. Okręg Rzeszy, oj, tak daleko. No, proszę. Okręg Toruń ze świętym Kopernikiem. Tak, Zomkowice Śląskie. Oddział, przepraszam, jeszcze okręg Wałbrzych. Oddział Krosno. Oddział Stoporku. Okręg Lublin, wschodnia Polska. Ale już mamy dyrektorat. Okręg Biała Podlaska, tak? Do sąsiedni okręg Katowice. Oddział Krasnysta się zbliża. Nie ma się co spieszyć, obiadu jeszcze nie widać. Oddział Toruń, albo Turowin, okręg Dubry. Okręg Poznań, który już miał na swoim terenie stary sztandar. Sekcja Miedary, to jest daleko Tarnowskich Gór. Mogilno, Środkowa Polska. Oddział Kruszwica. Piękny, hartowany sztandar. Oddział Włączeń, Opolskie. Oddział Cheł, okręg Lublin, kolejny sztandar Lublina. Oddział Tarnowskie Góry, Katowickie. Oddział Podlisław Śląski, Śląsk Południe. O mój rodzimy oddział, który mianowuje, oddział Zawadzkie. Oddział Strzelin, Wrocławskie. Sąsiednia miejscowość, jak tylko zjedzie z Góry Świętej Anny, Krawkowice. Okręg Leszno, Środkowo-Polskie. Oddział Goleniów. Oddział Goleniów Zachodniopomorskie, no proszę. Wielkopolska, okręg Piła. Oddział Pilsko-Złotowski. Oddział Skarżysko-Kamienna, grecki. Oddział Starachowice, następny kielecki standard. Oddział Przewóz, Południowa Polska. Oddział Nowa Sól, troszkę na zachód. Oddział Kielce, następny kielecki. Oddział Pszuk, Południowa Polska. Oddział Andryków. To jest jeden ze starszych. Oddział Ruda Śląska 2. No, proszę Państwa, tutaj następny okręg to okręg Białystok, no, północno-wschodnia część naszego kraju, daleko. Oddział Kraków z założonym oddziałem w 1922 roku, to stary. Jarosław, południowo-wschodnia Polska. Świeżo poświęcony, dzisiaj poświęcony oddział Wrocław Długołęka. Oddział Modów, już też
wiele razy są prześwięcane. Oddział Krzemienia też jest oddział Krzemienia. Alwernia z Pytkowicy, tak? Szczególnie wiadomo, że tego Franciszka czcią. Oddział Krzysucha, też kielecki sztandar. Kielce mają najwięcej. Proszę, stoliczny sztandar Piaseczno, okręg Warszawa. Oddział Lyski, okręg Południe. Oddział Niemodny. Tutaj ten pan ma gołębia Zawadzkiego, chciałby go oddać. Bo doktor wie, bo... A wie, a, bo jeszcze ten pan do oddania. Legnica oddział, no, niedaleko, za Wrocławie. Lecimy tam do oddział Żory, teren Śląska. I oddział Opole, jeden ze starszych sztandarów.